bibliofilkę z miłości do książek. Liza Marklund, popularna w Szwecji pisarka i dziennikarka, stworzyła postać Anniki Bengtsson. Serią książek o niej zdobyła sympatię swoich rodaków i nie tylko. Jej książki przetłumaczono na 30 języków, a sprzedaż przekroczyła 9 milionów egzemplarzy. Bohaterka książki zatytułowanej Zamachowiec, Annika Bengtsson, pracuje w sztokholmskim dzienniku Kvällspressen, a konkretnie w jego dziale kryminalnym. Niedawno została jego szefową, ale praca z podwładnymi nie układa się jej dobrze. Niektórzy lekceważą jej polecenia, co naszą bohaterkę wyprowadza z równowagi, a wręcz stresuje. Tylko szef dziennika, Anders Schumann, podtrzymuje Annikę na duchu. Uważa ją za bardzo dobrego pracownika i zapowiada też, że widzi ją jako swojego następcę. Nasza bohaterka jest natomiast ciągle rozdarta między pracą a domem. Sama o sobie myśli, że jest nie tylko niezrównoważonym szefem i beznadziejnym reporterem, ale też podłą żoną i wyrodną matką. I w takiej oto sytuacji następuje w Sztokholmie seria zamachów bombowych. Giną ludzie, a Annika razem z policją, choć nie ręka w rękę, próbują odnaleźć zamachowca. Oczywiście po wielu emocjonujących wydarzeniach dochodzi do wyjaśnienia, kto nim jest. Ale tu właśnie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wigilia za pasem, czas sprzątania, gotowania, dzieci czekają na prezenty, a wyrozumiały zwykle mąż zgrzyta zębami. Stres goni stres. Dodajmy jeszcze, że nasza bohaterka jest hipochondryczką. Przeszła już wszelkie możliwe badania na choroby, które lubi sobie wmawiać. I oto spiętrzenie wszystkich spraw powoduje, że Annika jest bliska załamania nerwowego. Jednak gdy nadchodzi potrzeba, bohaterka potrafi zacisnąć zęby i zapanować nad sobą. Akcja książki jest bardzo wartka, a sytuacje w niej opisane mogą zdarzyć się wszędzie i każdego dnia. Zakończenie zaskakujące i może nasza bohaterka dostanie wreszcie trochę urlopu, by nadrobić zaległości rodzinne. Książkę bardzo polecam. W mojej opinii świetny kryminał. Zapraszam Was na wysłuchanie fragmentu książki Lizy Marklund pod tytułem Zamachowiec. Kobieta, która wkrótce miała umrzeć, ostrożnie wyszła z bramy i rozejrzała się szybko wokół. Nie zapaliła światła, to też klatka schodowa za nią pogrążona była w ciemności. Jej jasny płaszcz odcinał się niczym duch na tle ciemnego drewna. Zawahała się, nim weszła na chodnik, jakby czuła się obserwowana. Wzięła kilka głębokich oddechów i na kilka sekund biała para utworzyła nad nią aureolę. W końcu poprawiła pasek torebki na ramieniu i zacisnęła mocniej dłoni na uchwycie aktówki. Wyprostowała się i szybkim krokiem ruszyła w stronę ulicy Gutgatan. Było przeraźliwie zimno. Ostry wiatr przenikał cienkie nylonowe pończochy. Ominęła zamarzniętą kałużę i przez chwilę balansowała na skraju chodnika. Potem prędko poszła dalej, zostawiając za sobą światło latarni i wchodząc w ciemność. Mróz i cienie tłumiły nocne odgłosy. Szum instalacji wentylacyjnej, krzyki podpitych młodzieńców, odległą syrenę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.